Dobrek, ja jestem Strzybor, a dziś poruszę kwestię polskiej wersji w Destiny 2, bo to, co tutaj się dzieje, to jest po prostu komedia. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie więcej filmów o Destiny, a także zostawcie lajka i komentarz pod tym filmem. Wpadajcie też dzisiaj na Twitcha, na streama o godzinie 17. Zaczynajmy. Przede wszystkim, mówiąc polska wersja Destiny, musimy rozdzielić to na dwie rzeczy. Na samo tłumaczenie i na dubbing. Jest to ważne, gdyż za tłumaczenie będą odpowiadać inne osoby niż te, które odpowiadają za dubbing. Jak więc wypada tłumaczenie? Otóż wypada średnio. Z jednej strony większość rzeczy jest przetłumaczona tak, żeby gracz wiedział co i jak. Dosłownie wszystko jest przeniesione na nasz język i to się chwali. Natomiast to, jak to jest przeniesione, jest niezbyt dobre. Weźmy za przykład przepowiednie. Czy jak to mówię, to wiecie, o co mi chodzi? Oczywiście, że nie, bo tak został nazwany loch oraz zadanie egzotyczne na opowieść u Morlaka. Kolejny przykład jest podany przez Kosa.pl na Reddicie. Mamy dwa perki, Rampage i Frenzy. Rampage został przetłumaczony na szał. Frenzy, gdy wyszedł, również tak się nazywał, a po ostatniej łatce tłumaczenie Rampage zostało zmienione na rozruba. To chyba dobrze, nie? Ano, nie do końca, pozostaje modyfikacja broni, zgranie z szałem, czyli gracz jest wprowadzony w błąd. Takie rzeczy czasem się zdarzają, na przykład misje, które każą ci zabijać karabinami. W angielskim masz po prostu rifles i jest to grupa broni. Ale u nas mamy jeszcze karabin maszynowy, a z tym już takie zadania nie zadziałają. W samym tłumaczeniu jest jeszcze kwestia tłabów, już całkowicie pomijając, ile można na nie czekać, bo czasem to dochodziło nawet i do 2 dni. Czasem zdarzają się też błędy w tłumaczeniu, które wprowadzają gracz w błąd. Jak oglądacie tłaby u mnie, to najpewniej je widzieliście. To ważne, chodzi mi głównie o to, żeby tłumaczenie nie wprowadzało graczy w błąd i żeby było zgodne samo ze sobą, co jeszcze zobaczycie. Bo tego, że będzie idealne, raczej nie osiągniemy. Z tego, co widziałem w ankiecie, to około 90% oglądających mnie gra po polsku. I wiem, że jest to z różnych powodów, niektórzy wolą, bo wygodniej, niektórzy lubią, a inni nie umieją aż tak angielskiego. Wszystkie te powody są zrozumiałe, naprawdę. I dlatego, jeśli jest ta wersja polska, to uważam, że powinna być dobra, bez podejścia, byleby skończyć i do domu. Ale przejdźmy do innej części tłumaczeń. A chodzi oczywiście o imiona postaci. Nie wiem, skąd wzięło się to, że tłumaczymy imiona, ale mogli zostawić Sainta w spokoju z jego imieniem. Natomiast tu są większe gafy niż to, bo całe tłumaczenie nie jest zgodne samo ze sobą. Jak to wygląda? Mamy 3 drogi. Albo nie tłumaczymy i mówimy tak, jak powinno się mówić, albo mówimy to tak, jakbyśmy to przeczytali po polsku, albo zmieniamy tak, jak u Sainta. Ile tego się pojawia? Całkiem sporo. W pierwszej kategorii mamy Zawalę, Banshee 44, Hawthorn, Mifraxa, Savathun, Maresov, Uldrenasova, Shaxa, Rahula, Amandę, AD1, Petre i Varyxa. W drugiej mamy Keitel i Ikora. W trzeciej mamy Sainta, Driftera, Crowa, Failsafe, Spidera, Osirisa, Travelera. Wiecie, jak można było tego uniknąć? Zostawiając te imiona w spokoju i biorąc te, które już mamy. Proste i dobre przede wszystkim rozwiązanie. Przejdźmy teraz do dubbingu, bo ten jest ciekawy, ale głównie przez efekty. Sam dubbing polski jest taki sobie. Sprawdzałem inne wersje językowe i wypada on całkiem ok, jeśli porównujemy nasz dubbing do nich. Natomiast jeśli posłuchamy angielskiego i porównamy go z polskim, to możemy zauważyć, że często w polskim brakuje efektów dźwiękowych. Zobaczmy zwiastun Królowej Wiedźmy w wersji angielskiej i w wersji polskiej. To będzie ten dobry przykład. Truth is a funny thing. Prawda jest taka zabawna. Jeśli tego nie słyszeliście, to w obu zwiastunach mamy efekt nałożony na głos Savathun. Tu wygląda to całkiem ok. Zobaczmy w takim razie polską wersję sceny, gdzie Savathun tłumaczy, że ona nie jest złem, a my nie jesteśmy dobrem. Who is Savathun, you ask? You already know. O guardian mine. Pytasz, kim jest Savathun? Przecież już to wiesz. Istoto światła.
Brzmi to strasznie dziwnie, a nie jest to jedyny przykład na brak takich rzeczy. Ta Savathun zupełnie nie brzmi jak ta ze zwiastunu. Mała ciekawostka, jeżeli ktoś nie zauważył. Jak wejdziecie na kanał Destiny 2 na YouTube, to polska wersja jako jedna z kilku nie ma podtytułu. W angielski było to Embodied. Natomiast tą bardzo ważną kwestią jest użycie w angielskiej wersji słów O Guardian Mine. W polskiej zostało to pominięte, zostało użyte tylko istoto światła, a szkoda, bo to dosłownie pominięcie wątku lore'owego. To mocno nawiązuje do Would You Kindly z gry Bioshock. Jest bardzo możliwe, że to wyrażenie pozwala na kontrolę kogoś. Oczywiście w zwiastunach też mamy przykłady własnego designu, jak w zawodach strażników. W angielskiej wersji mamy The battle lines have been drawn, czyli coś jak granice bitwy zostały wyznaczone, czy linie bitwy zostały narysowane. Zostało to przetłumaczone na to. Świecisz przykładem. Przejdźmy więc do podsumowania. Same tłumaczenie ma trochę błędów, które powinny zostać naprawione. Pamiętajmy, że robienie tych tłumaczeń to praca, którą powinno się wykonywać ze starannością. Oczywiście błędy się zdarzają jak w każdej pracy, ale trzeba je naprawiać. I jestem świadomy, że prawdopodobnie nie opłaca się wydawać na to tłumaczenie większych pieniędzy, jednak danie polskiej wersji i zostawienie jej w takim stanie uważam za problem. Nigdy nie będzie ona doskonała, to prawda, ale mogłaby chociaż nie dodawać własnego designu, być zgodna sama ze sobą oraz nie wprowadzać graczy w błąd. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał, zostawcie suba i lajka, jeżeli tak, wpadajcie na streama dzisiaj o godzinie 17 na Twitchu. Mówił do Was Trzybor, do zobaczenia.